Artur, napisałeś na Twitterze, że będziesz sparował z Cisorą, ale zacznijmy od innego pytania. Janek Bachowicz, szykowałeś dzisiaj garnitur na oglądanie. Wypaliło wszystko chyba tak, jak sobie zakładałeś. Tak jak widzieliście, to do tej pory mówię akurat, no, to jest niesamowita chwila dla polskich sportów walki, przede wszystkim dla wszystkich zawodników MMA, ponieważ pierwszy mężczyzna w historii zdobył właśnie ten pas i to w jaki spektakularny sposób, po drodze nokautując rywali. I co jeszcze trzeba dodać, tak naprawdę, który już był o włos wyrzucenia z UFC, prawda? Miał takie niestety pasmo porażek, gdzie już chcieli go wyrzucić, a tu nagle się odrodził i to tylko się potwierdza, jak ważna jest determinacja i wola zwycięstwa i dążenie do celu, pomimo właśnie jakichś potknięć, bo tak jak mówię, każda porażka to jest taka nauka, jak wyciągniesz z tego wnioski. Wielokrotnie rozmawiałem z Jankiem na ten temat, bardzo mi imponował, zawsze mega skromny, fajny facet, cieszę się, bo to tylko pokazuje, że trzeba cały czas wierzyć w swoje, dążyć do celu. A to samo dzisiaj też napisałeś a propos Roberta Parzęczewskiego po tym nokaucie chyba Dokładnie tak, bo wiesz, oglądałem wczoraj akurat tą walkę, poczekałem na walkę, oglądałem i tą, i tego chyba Ślusarczyka, który walczył z takim z Czyżykiem. chuligankiem fajnym, który szedł tak do przodu. No to właśnie od pierwszej rundy mówię do Kamy przy tej walce Parzęczewskiego, mówię, zobaczysz, że kurde nie będzie miał łatwo, bo ja nawet nie znałem tego, tylko widziałem, że wszedł Uzbek, tak? Uzbekistan. Który naprawdę zadawał ciosy luźno, ale było widać w niej siłę, było przemyślanie, a jednak Robert był trochę usztywniony od pierwszej rundy, tak? Ja nigdy się nie przyglądałem walkom Roberta, tylko zawsze Maciek Miszkin powtarzał, że talent bardzo mocno bije i w ogóle, no to akurat włączyłem sobie zobaczyć. No i mówię, szkoda i dlatego jeszcze raz powtarzam, każdy z tych zawodników nie powinien się właśnie tym przejmować, tylko wyciągnąć lekcję, odrobić i do przodu. No, no panowie, no, co by nie mówić, im wcześniej chłopaki się potkną, niestety, tym lepiej dla nich. Ja tak uważam. Ale w tej walce Janka to chyba od początku, no w zasadzie no może nie od samego początku, ale dosyć wcześnie już widać było, że Janek chyba ma tę walkę pod kontrolą. Jak to widziałeś? No na pewno, no, na pewno kluczowe było kopnięcie, które kopnął go na wątrobę. Widzieliście ten rejestr, trzymał dość nisko rękę, bo widział, że ten mocno kopie tam. To by na pewno było jedno z ważniejszych rzeczy. No i to by nie mówić, to powiedz mi, to te ciosy, no bokserska, stójka, siła, pewność siebie. Na początku Janek wszedł trochę tak w tą walkę, jakby to powiedzieć, tak dużo tam spokoju było, ale to było obydwu stron, było widać respekt, no a potem no to sami widzieliście, nie? Ja to nie mogłem spać, stałem do tej pory. No widzicie, jak mówimy o Janku, to od razu głos się podnosi, ton głosu, no i radość, niesamowita radość, że to przede wszystkim Polak, Ale bo to zobacz, najbardziej cieszy. sporo w tym UFC teraz tych stójki, zwłaszcza w wykonaniu Janka ostatnio. To jest twój klubowy kolega, można powiedzieć, tak? Bo w WCA trenujecie obaj, ale chyba nie sparowaliście przed tą walką, mimo że mańkutem Nie, jesteś. ja nie sparowaliśmy. A, Sparowaliśmy, no sparowaliście, ja. proszę. Jak to No pewnie, wyglądało? że tak. No dobrze, bardzo mówię. Ja zawsze ma najlepszy boks i zawsze to powtarzałem. Także fajnie. A jak wyglądało, trzeba było przyjść na sparing i zobaczyć. Czy słuchaj, no to jakąś cegiełkę przyłożyłeś, tak? Do tego wszystkiego. No, ja się śmieję, mówię do Janka, bo akurat dzisiaj gadałem z nim, mówię, ty byczku, przy każdych swoich sparingach to ci pomagałem, nokautowałeś ludzi, że teraz będzie tak samo szczęście. Patrzę, Bóg, nokaut, mówię, ja wiecie, i z Rockholda, i tego wcześniej też Majkuta też go znokautował, nie? Także, nie, niesamowite. Ja mówię, dla takich naprawdę cieszę się, że przeżyłem to jako wciąż czynny zawodnik i miałem okazję dołożyć swoich 5 groszy, prawda? No dobra, czyli dorobisz robotę na sparingach. No i teraz przechodzimy płynnie do tematu, od którego zacząłem, czyli jedziesz na sparingi do Derricka Chisory pomagać mu jako imitator Aleksandra Usyka. Skąd w No, ogóle ta propozycja? tam wiadomo, że tam będzie kilku zawodników. Dzisiaj rozmawiałem właśnie z Davidem Hayem na ten temat. Się mnie zapytał, porozmawialiśmy, dograliśmy szczegóły i oczywiście jadę, no nie? Ale skąd w ogóle ta Tylko tak propo jak mówię. skąd ta propozycja w ogóle? To Proszę? Hay wyszedł z tą propozycją? Skąd to się wzięło? Tak. No to przecież nie ja, przecież nie dzwoniłem do Heja, że to oni wyszli już wcześniej. Pamiętam jeszcze, bo ta walka miała być dużo wcześniej, pamiętasz? Tylko przez ten COVID przesunęli tą walkę, czy jakaś kontuzja, bo ja już nie pamiętam. No to A ja wtedy parę akurat razy, no. był. A dokładnie. A ja byłem wtedy po operacji od razu, czy przed operacją, no nie, po operacji. 2 dni chyba po operacji. Także się złożyło, powiedziałem, że tak, oczywiście. Jutro tylko tam 4 się melduję w Londynie, jestem do 20.
24, no i wracam 24. Też będzie fajna taka dla mnie przede wszystkim, no mam sobie coś też do udowodnienia, tak, bo pierwsza walka, nasza walka wyszła jak wyszła, także też chciałbym się tam, na pewno będę dał się do wszystko, co tylko mogę. To w sumie wasza trzecia walka, bo chyba w Pitbullu to wygrałeś, zdaje się, tę walkę z Chisorą, tak? Nie, w Pitbullu nie było werdyktu. Nie było werdyktu. Nie, bo gangsterzy rozwalili całą galę. Nie masz jakichś takich obaw teraz przed tymi sparingami? Wiadomo, będą kaski, no ale ta poprzednia konfrontacja zakończyła nie, się słabo. Nie, no przestań, to jest bok, jeszcze raz ci tłumaczę, no tak się zdarza, jaką konfrontację, czy widziałeś, żebym miał, siądzie to siądzie, no taki jest bok, no ale nie siądzie, zrobię wszystko, żeby nie siadł, albo żeby siadło jemu, tak spokojnie. Tutaj na razie mówię, ja się cieszę, że będę mógł się sprawdzić z tym zawodnikiem jeszcze raz. Druga rzecz, wiemy dobrze, że ewentualnie jest zrobiony jakiś tam pojedynek mój docelowo, jak tam wszystko ustalimy. No to wiesz, wiadomo, że będzie to dużo lepszy zawodnik niż mój, dużo lepszy sparing niż potencjalny zawodnik, dlatego dużo silniejszy, dlatego się cieszę też z takich sparingów dla mnie. Mówimy o walce z Różańskim, tak? Bo rozumiem, że nie chcesz wymieniać no, nazwiska. Takiej ewentualnej, prawda? Jak aha, to wszystko będzie, jest wiadomo, że tam w kuluarach się o tym mówi. Więc dla mnie to też idealne rozwiązanie, bo będę miał możliwość posparowania z podobnym stylem, ale nawet nie ma ich co porównywać, jeśli chodzi o siłę i w ogóle, wiesz, doświadczenie i styl boksowania, prawda? Ale rozumiem, że tutaj w temacie walki z Łukaszem nie ma żadnych nowości, nic się nie ruszyło, nie ma kontraktów, nie ma nie, jakichś tam nic rozmów? Nie, nic się nie ruszyło, nic nie było. No, dlatego ja traktuję po prostu to jako po prostu, żeby jechać, potrenować, przy okazji nauczyć się czegoś, czy tygodnie troszeczkę odosobnienia. Jeszcze próbuję tak zrobić, żeby, mówię, pojechał ze mną trener, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie i będzie fajnie, prawda? No chyba tak by było najlepiej z trenerem, bo to jednak jest zupełnie co innego niż jak jedziesz po prostu w goście jako sparring partner. A powiedz, a jak w ogóle widzisz tę walkę Chisora Usyk? Bo oni robią kabaret, robią niezły show w mediach. No ja powiem szczerze tak naprawdę, że no... Ja zawsze jestem tym wszystkim szczery, no i ciężko to widzę, no widzę to ciężko dla Chisory, widzę, że dla moim zdaniem, no, powiem ci więcej po tygodniu sparingu, zadzwonisz do mnie, Artur, jak tam jest, jak ty to widzisz, bo powiem ci szczerze, że Usyk nie da mu dojść na nogach, po walce z Gashim, gdzie on walczył z Gashim, Gashi cały czas uciekał i nie zadawał ciosów, prawda, ale uciekał, to Chisora nie mógł w ogóle dotknąć, prawda, pamiętasz, przestrzeliwał ciosy. Zresztą Gashi też chyba sparuje teraz z Chisorą. No tak, no jest Gashi, będę ja i jeszcze ktoś tam. Także no fajnie, no zobaczymy. Słuchaj, na razie to daj, niech to wszystko tam dojadę, posparuję tydzień i po tygodniu ci powiem, że nie, też ciężko mi powiedzieć, bo Usyka nie znam, nigdy z nim nie byłem w ringu, ale mogę sobie go tylko porównać do walk, który walczył z cruiserami, na przykład z takim Grzyziem Głowackim, który jednak szedł na niego, był dużo szybszy niż Chisora, zamykał go w narożniku i nie mógł go trafić, prawda? Więc, to prawda, tak. Bo Usyk go łatwo przepuszczał i wpuszczał w liny, a gadamy o Krzyśku, który naprawdę jest dużo szybszy niż Chisora. Jeżeli na dzień dzisiejszy, przed sparingami, uważam, że może być tak, że Chisora może go zahaczyć jakimś ciosem i może być naprawdę po walce, bo bije niesamowicie mocno, ale przy normalnym takim odpowiednim chodzeniu na nogach i nie da, a jednak czy Usyk będzie wiedział, że nie może sobie na to pozwolić, co widział już choćby nawet po takamie, po szpilce i po kilku innych, prawda? Przecież kogo tego? Price'a też czas, no przecież to mówimy o naprawdę silno bijącym zawodniku, tak? To prawda. Artur, jeszcze na zakończenie, bo tu już zahaczyłeś o cruiserów, jak ci się podobał ten finał WBSS Dorticos Bredis? Byłeś zaskoczony, jak łatwo to poszło dla Bredisa? Nie byłem w ogóle zaskoczony, zresztą mówiłem przed walką, że dla mnie Bredis jest mimo wszystko faworytem, chociaż można za tą sytuację z główką, prawda, nie lubić i w ogóle i to nie podlega żadnej dyskusji, że tak się stało. Dla mnie to jest o tyle fajne, że nawet główka jak teraz będzie walczył o Colin, to później chyba ma taki obligatoryjny rewanż z nim. Tylko nie jestem pewien, czy Usyk nie pójdzie czasem do nie Usyk, Bredis. Tylko Bredis nie pójdzie do ciężkiej, bo wszystko co miał to zdobył. Chyba jest teraz niekwestionowany mistrzem świata, tak? No ma, no ma IBF i The Ring, tylko ma ma tak naprawdę jeden pas, tylko IBF. IBF. No dobra, no ale wracając do tematu, no to uważam, że niestety, ale może pójść całkowicie w drugą stronę.